witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 1:20, wyruszam na poszukiwania dzisiaj. Jadę do Łuszkowa, tam gdzie byłem z 2 tygodnie temu. I będę kończył tą działeczkę. No zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie. Dobra. Ogień. No hej, kilka jest minut po 3:00. Zaczynałem poszukiwania. Jeszcze ciemno i zimno. Pierwszy sygnał i taki jakiś element. Nie wiem, co to jest. No i jest pierwsza łuseczka. Mauser tymczasem wyszedł. Taki kawałek czegoś. 50 groszy z PRL-u. Szrapnelek teraz wyszedł. Mam coś. Chyba guziczek jakiś. Tak mi się wydaje. Guzior, tak, ale bez łóżka, szkoda. Jest guziczek. Zobaczymy, co to za guziczek. O, coś na nim widać. Ale co to jest? Jakby orzeł dwugłowy. Tak, tak. Nie wiem, czy widzicie. A jak umyję w domu, na podsumowaniu pokażę wam po umyciu ten guziczek. No i super, pierwsza fajna rzecz dzisiaj. Godzina 4:00. I jest kolejna łuseczka z Mausera. 4:30. Nadal ciemno, jak widać. Zgaszę lampkę. Jak widzicie, ciemno jeszcze. I mgła. Za 10:05 jest monetka. Srebrna nawet. Ale taki wycieruch. No. Kopiejki. Ale tak wytarte, że ledwo coś widać na tym. Szkoda. Szkoda bardzo. Dobra, szukam dalej. Może coś jeszcze wyjdzie tutaj. Jest guziczek. Kalesoniak tym razem. 5:20. A tymczasem wyszło coś takiego. Jakiś taki spory kolor. Łuseczka od Muslina. I kawałeczek łuseczki od Mausera. Kawałek trybika od znajomego zegarka sprzed 2 tygodni. Jest monetka. Teraz przeczyścimy ją. Chyba PRL. Tak, 1 grosz z PRL-u. A tymczasem coś takiego wyszło. Jest monetka. Chyba baratneczka. I coś takiego wyszło. A tymczasem taki znajomy element. Super pogoda jest. Chłopaki tam z ramą sobie chodzą. I na koniec coś takiego nam wyszło. Elementy od kosiarki. I podkowa na szczęście. No, takie poszukiwania dzisiaj były. Jestem już w domu, jak widzicie. To tylko część z tego, co nakopałem. Dużo, dużo żelaza też było takiego grubszego, ale nie będę wnosił tego tutaj na podsumowanie do domu. Kilka łuseczek, jakieś szrapnelki, jakiś taki element, nie wiem, co to jest. A ciekawe. Dobra, jakiś kalesoniak, perelek, boratynka, guziczek. Ale stan bardzo słaby, ale widać takiego orła dwugłowego na nim, ale ledwo. I to jednak nie są kopieki, jak myślałem na sam początku, tylko 10 groszy, a rocznik 1859, ale stan straszny jest, prawie nic nie widać w tej monecie, no wycieruch straszny jest.
I tyle, taki wyjazd. No już pogoda nie jest za fajna, ale jeszcze się jeździ w ten teren. I próbuje się szczęścia. I to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik. Cześć.